Siema, witajcie w nowym filmie na tym kanale. Dzisiaj pokażę wam, jak dodać i skonfigurować bota, który będzie wam pokazywał tak zwane logi serwera. Logi są to takie informacje, które bot będzie wysyłał na wybrany kanał z informacjami, czy ktoś coś napisał na jakimś kanale, czy ktoś stworzył jakąś nową rolę lub jakiś kanał, lub czy ktoś usunął jakąś rolę lub kanał i wiele, wiele więcej. Naprawdę tego jest dużo. Jeżeli chcielibyście serię stworzenia całego Discorda lub może najpopularniejszych botów do Discorda, to dajcie znać w komentarzach. Oczywiście nie zapomnij strzelić łapeczki w górę pod tym filmem oraz walnąć głową w suba oraz dzwona, żeby być na bieżąco. Możesz również wbić na mój serwer Discord, który wyświetla wam się w opisie. Dobra, po tym długim wstępie lecimy do oglądania. Dobra, no więc zaczynajmy. Pierwsze co musimy zrobić, no to wejść sobie na nasz serwer Discord, na którym chcemy jakby dodać bota, żeby on pokazał nam te wszystkie logi. I tutaj wam pokażę na takim moim próbnym serwerze, takim poradnikowym, którym sobie przed chwilą na szybko wykonałem. Tutaj jak widzicie mamy ogólne kategorie, tutaj mogą sobie wszyscy sobie pisać, sobie wszyscy sobie gadać i tak dalej. A tu mamy taką kategorię administracyjną. Czyli te wszystkie czaty i ten kanały mogą tylko łączyć się osoby, które posiadają rolę administrator, a ludzie, którzy mają rolę widz, nie mogą już się łączyć na tych kanałach. Na szybko wam to pokażę. Tutaj jak widzicie, widz nie może się łączyć ani nic przeglądać, a za to administrator już może. Jeżeli będziecie chcieli jakieś poradniki, jak tak właśnie poustawić i tak dalej, no to piszcie właśnie w komentarzach, to postaram się to wytłumaczyć i zrobić właśnie jakąś serię stworzenia jakichś kanałów lub jakiegoś Discorda. Zależy jak będziecie chcieli i jak ten w ogóle poradnik się przyjmie. No to tak, chcemy, żeby nasz bot informował nas o tych informacjach, o tych logach na tym kanale, który widzi tylko administracja, za to zwykły widz tego nie widzi, tak? No to pierwsze co zrobimy, właśnie tworzymy sobie taki kanał i żeby miał w uprawnieniach sobie na przykład administrator, tam wyświetlanie kanału, wysłanie wiadomości i czytanie historii czatu to najlepiej, a widz żeby miał wyświetlanie kanałów na nie, wysłanie wiadomości na nie i czytanie historii czatu na nie. Everyone, wszystko tak jakby na neutralną tą kreskę. Wtedy widz w ogóle nie będzie wyświetlał tych kanałów i on będzie widział tylko tą kategorię, a tej nie widzi. Tam widzą tylko członkowie administracji z rolą administrator. No więc tak, kiedy stworzymy sobie taki kanał, wchodzimy sobie na link podany w opisie lub po prostu wpisujemy sobie w przeglądarce probot. Kiedy wejdziemy sobie na taką stronkę, właśnie ta stronka tak wygląda, klikamy dodaj bota na serwer. Tutaj wybieramy nasz serwer, to jest serwer poradnik. Klikamy kontynuuj, autoryzuj. Jestem człowiekiem oczywiście. I sobie chwilę czekam. Kiedy właśnie już jakby sobie to zrobicie i pokażę wam się takie okno, to możecie sobie wbić na waszego Discorda i możecie zobaczyć, że właśnie bot właśnie wbił tutaj do nas na serwer, tak? I wbił do nas na serwer taki bot. I on też sobie wyświetla wszystkie te kanały, bo on jest właśnie jako też administrator, pomimo że nie ma tej właśnie roli. Dobra, idziemy z powrotem tutaj. Jeżeli chcemy sobie skonfigurować te logi, to wchodzimy sobie w zakładkę tutaj logi. I tutaj teraz jakby wam to dobrze wytłumaczyć. Tutaj macie wszystkie opcje, o których będzie was informował ten wasz bot. Możecie sobie je albo włączyć, albo wyłączyć. Na przykład aktualizację serwera, my sobie chcemy to włączyć, zablokowanie członka, jeśli ktoś zablokuje członka, to nam ma to napisać, odblokowanie członka i tak dalej, ja sobie to wszystko pozaznaczam, bo my chcemy, żeby nas o wszystkim informował, o każdym szczególe serwera. Jeżeli chcecie sobie tylko na przykład o tym, jak ktoś utworzył rolę, to sobie tylko to zaznaczacie. Ja sobie zaznaczę wszystko na szybko i zaraz do was wracam. Dobra, kiedy już jesteśmy właśnie i sobie zaznaczyliśmy to wszystkie te opcje, to teraz klikamy zapisz zmiany w razie czego i tutaj sobie możemy wybrać, jaki kolor ma mieć dana informacja. Na przykład sobie załóżmy, że aktualizacja roli ma mieć kolor, bo ja wiem, zielony, tak? Klikamy sobie zapisz. Oczywiście ja tego nie będę ustawiał, bo to jest, ja na swoim serwerze całym mam wszędzie czarne, żeby po prostu... Bo po prostu tak mi się podoba, tak? Jeżeli chcecie sobie odróżniać co od czego, na przykład ważniejsze, to jakieś informacje mają być na zielono lub na czerwono, jakieś mniej ważne na niebiesko, tak dalej, to się możecie tym naprawdę pobawić. Teraz najważniejsze, żeby nam to działało, to nie wystarczy tylko włączyć, tylko w każdym tym. Będzie to zdjęcia, albo nie. W każdym tutaj okienku musicie sobie wybrać kanał, na którym właśnie ma to się wyświetlać, tak? Ja sobie tutaj
musicie wybrać wszędzie, w moim przypadku będzie logi, u was raczej też, jeśli sobie stworzycie taki kanał i właśnie w każdym tym okienku wybieracie sobie taki kanał jak logi lub inny, jaki chcecie. Dobra, kiedy sobie to wszystko już tutaj wybierzecie, wszędzie te logi, ten wasz kanał, po prostu robicie zapisz zmiany. Kiedy wam się to zapisze, to jest tak naprawdę wszystko w konfiguracji tych logów tego bota i to już wam będzie działać. Oczywiście mogę tylko tu wspomnieć, że tu jest wiele innych opcji, ale ja z tego bota na razie tylko korzystam z logów, bo inne opcje sobie korzystam z innych botów, bardziej rozwiniętych poddane właśnie ustawienia. Ale to jak chcecie, to oczywiście łapka w górę i komentarze, jakie chcecie kolejne poradniki lub może serię z całego Discorda. Dobra, kiedy już sobie to wszystko zrobimy, wchodzimy sobie z powrotem na nasz Discord i teraz już tam, no już to nam działa, ten serwer logi, on nam pokazuje te wszystkie informacje. Jeśli chcecie zobaczyć, że to działa, to sobie wejdźmy na przykład na kanał Pogadanki. Rozłączę się. Jak widzicie, Minecraft Joint Voice Channel Pogadanki. Minecraft Left Voice Channel Pogadanki. I sobie wszedł i wyszedł, tak? Jeżeli chcecie mieć to po polsku, czyli jeszcze inaczej, bo możecie mieć to po angielsku, możecie mieć to w innych językach. To sobie tutaj wchodzimy w ustawienia serwera. Tutaj sobie możecie ustawić prefiks, ale prefiksu ja tam nie zmieniam, bo to może taki zostać, tak? I sobie tutaj wybieramy w języku Polish i wtedy robimy zapisz zmiany. Wchodzimy na serwer, Discord i jeszcze raz coś wam pokażę. Na przykład napiszę tutaj siema. Tutaj napiszemy siema. Połączymy się, wyjdziemy, stworzymy sobie na szybko jakąś rolę, wejdźmy i teraz zobaczmy na logi i jest. Minecraft dołączył do kanału głosowego, Minecraft wyszedł z kanału głosowego, nowa rola została utworzona i została zmieniona na kanał, na nazwę tekst, tak? I jak widzicie, wszystko tutaj działa tak naprawdę i to tyle tak naprawdę. Jeszcze mogę wam pokazać. Właśnie nie wiem, czy to informuje, jak ktoś napisze, ale jak usuniemy, na pewno informuje, że wiadomość została usunięta, lub jeśli zrobimy, że ją zedytujemy, na przykład napisałem siema xd, coś takiego, tutaj też pokazuje, że zedytowaliśmy. I tak naprawdę to jest wszystko w tym bocie i to wszystko działa. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, no to piszcie komentarze, stawcie łapki w górę. Ja się żegnam i teraz przejdźmy do zakończenia. Dobra, to tyle w tym materiale. Jeżeli film ci się spodobał, to nie zapomnij się odwdzięczyć. Piszcie swoje pomysły na filmy lub serie w komentarzach. Ja się żegnam, siema!